Pani marszałek, szanowni państwo, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić państwu sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w setną rocznicę śmierci Jarogniewa Drwęskiego, prezydenta Poznania w latach 1919-1921, druk nr 1573. Marszałek Sejmu zgodnie z artykułem 37 ust. 1 artykułu 40... Przepraszam pani poseł, państwo z Konfederacji, albo panowie założycie maseczki, albo poproszę o wyjście z sali. Naprawdę, to nie bawmy się w ciuciu babkę, bo to jest niepoważne. Pan poseł, wiem, że nie może. W porządku, ale pozostali panowie nie mają zwolnienia lekarskiego. Bardzo proszę, pani poseł. Pani marszałek skierowała w dniu 15 września 2021 roku powyższy projekt uchwały do Komisji Kultury i Środków Przekazu do pierwszego czytania. Komisja Kultury i Środków Przekazu po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu uchwały na posiedzeniu w dniu 17 września 2021 roku wnosi Wysoki Sejm uchwalić raczy załączony projekt ustawy. Jeśli państwo uchwały, jeśli państwo pozwolicie, to ja go odczytam. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 roku w sprawie uczczenia Jarogniewa Drwęskiego, prezydenta Poznania w latach 1919-1921 w setną rocznicę śśmierci. Dnia 14 września 2021 roku przypada setna rocznica śmierci Jarogniewa Drwęskiego, prawnika, działacza społecznego, szermierza idei niepodległości Polski i polskości Wielkopolski, pierwszego polskiego prezydenta Poznania w okresie II Rzeczypospolitej. Jarogniew Drwęski, urodzony 6 grudnia 1875 roku w Glinnie koło Wągrowca w rodzinie ziemiańskiej, całe swoje życie związał z Poznaniem. Był absolwentem Poznańskiego Gimnazjum Świętej Marii Magdaleny. Po studiach prawniczych w Berlinie otworzył kancelarię adwokacką w Poznaniu. Należał do ostatniego pokolenia wielkich organiczników. Był prezesem Towarzystwa Prawno-Ekonomicznego w Poznaniu i Związku Kół Śpiewaczych, a także współtworzył polskie organizacje sportowe w Wielkopolsce. Udzielał się politycznie, był członkiem Konserwatywnego Związku Narodowego, zasiadał w ławach Poznańskiej Rady Miejskiej. Podczas I wojny światowej należał do organizatorów tajnych komitetów obywatelskich, które przygotowywały plan przejęcia władzy na terenie Wielkopolski przez Polaków. Po wybuchu rewolucji w Niemczech w listopadzie 1918 roku środowiska polskie wysunęły Jarogniewa Drwęskiego na stanowisko komisarycznego nadburmistrza Poznania. Po wybuchu powstania wielkopolskiego i opanowaniu Wielkopolski przez powstańców Jarogniew Drwęski został wybrany prezydentem miasta Poznania w wyborach do władz lokalnych. Jako prezydent Poznania Jarogniew Drwęski zasłużył się szczególnie na polach skutecznej aprowizacji miasta i organizowania robót publicznych w celu przeciwdziałania bezrobociu, a zarazem polonizowania administracji. Wielką zasługą Jarogniewa Drwęskiego było wsparcie inicjatywy powołania do życia Uniwersytetu Poznańskiego w maju 1919 roku. Stał na czele komitetu, który zorganizował pierwszy Targ Poznański, przedsięwzięcie, które przekształciło się z czasem w Międzynarodowe Targi Poznańskie. Wyrazem ogólnopolskiego uznania było wybranie go w 1920 roku na prezesa Związku Miast Polskich. Ciężka praca na rzecz Polski i Poznania odcisnęła swe piętno na zdrowiu prezydenta Drwęskiego. Zmarł 14 września 1921 roku w Poznaniu w wieku niespełna 46 lat. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w setną rocznicę śmierci prezydenta Jarogniewa Drwęskiego składa mu hołd i wyraża przekonanie, że swoją wieloletnią pracą na rzecz polskości Wielkopolski dobrze przysłużył się Polsce.